John Gotti był najprawdopodobniej największym celebrytą wśród mafijnych bossów w historii. Media nazywały go teflonowym Donem. Przydomek ten zawdzięczał zręcznemu unikaniu kolejnych oskarżeń i odsiadek. Nigdy nie ukrywał, że jest bossem jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Stanach Zjednoczonych i jednej z najbardziej wpływowych na świecie. Przed kamerami uśmiechnięty, życzliwy, prywatnie tyran i socjopata. Czy to właśnie te cechy zaprowadziły go do końca kariery? Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, subskrybuj kanał. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara, dzięki czemu będziecie na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami kryminalnymi w Polsce i na świecie. Tymczasem zapraszam Was na historię teflonowego Dona. John Gotti urodził się 27 października 1940 roku w Bronxie. Jego dziadkowie byli włoskimi emigrantami. Rodzice, czyli John i Franny, mieli 13 potomstwa, z czego przyszły boss był piątym dzieckiem. Rodzina często się przeprowadzała. Oczywiście w domu było bardzo biednie, wręcz ubogo. Dopiero kiedy nasz bohater miał 12 lat, to osiedlił się wraz z bliskimi w dzielnicy East New York Brooklyn. Pierwsze przestępcze szlify John zdobywał wykonując zlecenia dla kapo rodziny Gambino, niejakiego Carmine Fatico. Oczywiście Mułko spełnił rolę chłopca na posyłki. W kwestii wyjaśnienia, kapo to osoba wysoko postawiona w strukturach organizacji przestępczej. Kapo kierują podległymi im żołnierzami. W tym też czasie miał poznać człowieka, który nazywał się Aniello de la Rose. Osoba ta odegra kluczową rolę w dalszej karierze teflonowego Dona. John Gotti miał charakterystyczny sposób chodzenia. Zawdzięczał to wypadkowi, jaki przytrafił mu się podczas próby kradzieży betoniarki, kiedy miał lat 14. W wyniku niefrasobliwości maszyna zmiażdżyła mu palce u stóp. Jeśli chodzi o edukację młodego gangstera, to ta została zakończona przez niego rzuceniem szkoły średniej imienia Franklina Killeina, kiedy miał lat 16. Był niepokornym wychowankiem, wręcz zaliczanym do dręczycieli. Po rzuceniu szkoły przewodził w gangu ulicznym, który niejako podlegał rodzinie Gambino. Wiemy na pewno, że pomiędzy 16 a 26 rokiem życia był aresztowany 9-krotnie. Czyny, jakich miał się dopuszczać, to kradzieże i uliczne bójki, jednak w więzieniu spędził niewiele czasu. W 1962 roku poślubił 17-letnią Victoria Di Giorgio. To był burzliwy związek, para wielokrotnie się rozstawała i wracała do siebie. Gotti próbował nawet swoich sił w uczciwym życiu. Miał pracować w fabryce płaszczy i był kierowcą ciężarówki, ale John nie znał innego życia, więc wracał do jedynego słusznego według niego fachu. Zresztą Gotti był niejako zafascynowany samą organizacją. Imponowały mu stare zasady i starzy bossowie. Pierwsze większe wykryte przestępstwa naszego bossa i pierwsza większa odsiadka miała miejsce w roku 1968. Wraz z bratem Jeanem i przyjacielem z dzieciństwa Radidżem został oskarżony o uprowadzenie, a następnie opróżnienie ładunku ciężarówek w pobliżu lotniska Johna Kennedy'ego. 2 miesiące później, kiedy był już na wolności, a wyszedł za kaucją, napadł i obrabował ciężarówkę z papierosami wartą 50 tysięcy dolarów. Panowie przyznają się do winy i tym sposobem John Gotti zalicza pierwszą większą odsiadkę. Spędzi 3 lata w więzieniu. Warto nadmienić, że on i jego 4 bracia byli członkami rodziny Gambino, więc napad z rodzonym bratem nie był niczym niezwykłym. W tym okresie John nie był bardzo znaczącą postacią rodziny Gambino. Jego najważniejsza misja, która była początkiem drogi na szczyt, miała dopiero nadejść. Po tym jak opuszcza więzienie w roku 1971, zajmuje się hazardem gangu Fatico, grupie, która podlegała pod rodzinę Gambino. Legendarny Carmine Fatico był pod wrażeniem zdolności Gottiego, zwłaszcza tych, które dotyczyły odzyskiwania długów. Tutaj z pewnością sprawdzała się wyjątkowa brutalność przyszłego bossa. W 1972 roku, kiedy wspomniany Carmine Fatico ma problemy z prawem, na czele gangu staje John Gotti. Właśnie jako przywódca Fatico, John Gotti otrzymuje zlecenie, które będzie prawdziwym początkiem drogi na szczyt. Porwany zostaje bratanek Carla Gambino, chłopak imieniem Manny. Porywacze żądają za jego uwolnienie 350 tysięcy dolarów. Tutaj mimo, że Carl zapłacił część okupu, to bratanek stracił życie, a jego ciało zostało porzucone na wysypisku śmieci. 2 porywaczy miało sporo szczęścia, bo nim znalazła ich mafia, aresztowało ich FBI. Na wolności pozostał 3, niejaki Jimmy McBratney, i nie skończyło się to dla niego dobrze, a za zemstą stał właśnie John Gotti. Przyszły boss nie był zbytnio dyskretny i wykonał zlecenie na oczach wielu świadków. Oczywiście został rozpoznany przed sądem na fotografiach i musiał za swój czyn ponownie pójść do więzienia.
Udało mu się wymigać jednak od najcięższego zarzutu i zamiast za zabójstwo odpowiadał tylko za jego usiłowanie. Został skazany na 4 lata. W 1976 roku umiera absolutnie legendarny Karl Gambino, o którym na pewno zrobię materiał, i na swojego następcę namaścił Paula Castellano. Nie wszystkim ta decyzja się spodobała, w tym właśnie Gottiemu, który uważał, że to Aniello De La Rose powinien zasiąść na szczycie syndykatu. W każdym razie De La Rose zostaje zastępcą Castellano. Przypada mu również blisko połowa, bo 10 z 23 załóg rodziny Gambino. Właśnie jako przywódca Fatico, John Gotti otrzymuje zlecenie, które będzie prawdziwym początkiem drogi na szczyt. O tym, jak bezwzględnym i mściwym człowiekiem był teflonowy Don, świadczy historia z marca 1980 roku. Wtedy właśnie zdarzył się wypadek. Niejaki Favara, sąsiad Johna, potrącił jego 12-letniego syna. Niestety chłopak zmarł. To był wypadek, dziecko wjechało rowerem na ulicę. Mimo wszystko, to był początek problemów nieszczęśnika. Najpierw został pobity metalową pałką i trafił do szpitala, a później, mimo że nie wniósł oskarżenia, znosić musiał groźby i dokuczliwości, by wreszcie 28 lipca 1980 roku przepaść bez śladu. Oczywiście Gotti wraz z rodziną w tym czasie przebywał na wakacjach na Florydzie. Castellano nie przepadał za narwanym Johnem. Nie akceptował zamiłowania do hazardu swojego podwładnego, który w ciągu nocy potrafił przegrać nawet 30 tysięcy dolarów. Również jego impulsywność budziła niepokój szefa, ale nie tylko szefa. Jego zachowanie zainteresowało agentów FBI do tego stopnia, że w 1981 roku w jednym z lokali o nazwie Bergin, w którym bywał Gotti, zainstalowano podsłuch. FBI zbierało dowody 4 lata. W 1985 roku mieli ich wystarczająco, aby postawić Gottiego i De La Rosa w stan oskarżenia. Zarzuty były poważne. Chodziło o ściąganie haraczy. Ludzie z ich grupy z kolei dostali zarzut handlu heroiną, a to już było nie tylko niezgodne z prawem, ale również niezgodne z zasadami mafii, jakim hołdował boss. Gotti wiedział, że Castellano w związku z tym będzie chciał wyciągnąć wobec niego konsekwencje i aby załagodzić sytuację, poprosił De La Rosa o interwencję w tej sprawie. Jednak zanim zdążył cokolwiek zrobić, spełnił się czarny scenariusz Gottiego. Jego przyjaciel i tarcza w rodzinie Gambino, czyli właśnie De La Rose, zmarł na raka. Sytuacja Gottiego nie była wesoła. Nie był ulubieńcem Castellano, jak wspomniałem, do tego jeszcze podpadł z narkotykami. Oficjalnie powodem likwidacji Castellano był fakt, że nie było go na pogrzebie De La Rosa. Tak później twierdzić miał Gotti. Miało to być okazanie braku szacunku. Czy to był faktyczny powód? Trudno ocenić. W każdym razie 2 tygodnie po śmierci De La Rosa umiera także Castellano oraz jego nowy zastępca. Castellano był nieostrożny, każdy wiedział, w której restauracji danego dnia zje. Jeździł bez ochrony i właśnie pod jednym z lokali na Manhattanie dosięgnęły go kule zamachowca, wystrzelone z broni automatycznej. Tym samym nowym bossem rodziny Gambino zostaje John Gotti i to w zasadzie był początek jej końca, przynajmniej na taką skalę. Zastępcą teflonowego Dona został Sammy De Bull Gravano, ważna postać jeśli chodzi o upadek szefa. John Gotti stał się lokalnym celebrytą. Nie krył tego, że był szefem jednej z najbardziej wpływowych organizacji przestępczych. Pozował w drogich garniturach, nienagannej fryzurze i uśmiechał się do zdjęć. Zapytany kiedyś o to powiedział, że ludzie to jego publiczność, kochają go. Podobno nosił nawet zapasowy garnitur, który przebierał w czasie przerw obiadowych na swoich rozprawach. Szacuje się, że dla syndykatu pracowało wtedy blisko 2000 członków. Przychody organizacji z kolei szacowano nawet na 500 milionów dolarów rocznie. Oficjalny przychód Johna Gottiego, taki zarejestrowany, wynosił 100 tysięcy dolarów rocznie. Według dokumentów oficjalnie pracował jako sprzedawca materiałów hydraulicznych i w firmie produkującej akcesoria odzieżowe. Według z kolei informatorów za swoją działalność w rodzinie Gambino miał otrzymywać 10 milionów dolarów rocznie. Przypomnę, że mówimy o drugiej połowie lat 80. W 1986 roku Teflon Don zostaje uniewinniony od zarzutów, o których wcześniej wspominałem. Po latach okaże się, że mafia przekupiła ławę przysięgłych. Jednak FBI nie odpuszczało. Z pewnością kuła ich bezczelność Gottiego, który na każdym kroku musiał podkreślać swoją pozycję. Był również nieuważny. Agenci federalni zainstalowali podsłuch w mieszkaniu nad jedną z agencji towarzyskich. Mieszkaniu, w którym często przebywał teflonowy Don ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Generalnie rozmowy na szczytach organizacji prowadzone były na ulicy, tam gdzie nie można było zamontować urządzeń podsłuchowych. Niestety dla teflonowego Dona agenci nagrali również, jak niepochlebnie wypowiada się o swoim zastępcy. Samim De Bull Gravano.
nazywał go zbyt chciwym oraz informował, że wrobi go w morderstwa, których sam dokonał. Sami de Bulgravano zrobił coś, co zaskoczyło wszystkich. Dotąd wyjątkowo lojalny człowiek rodziny Gambino, człowiek, który nienawidził szczurów, czyli osób, które decydowały się na współpracę, sam się na nią zdecydował. Proces był niezwykle medialnym wydarzeniem i zakończył się skazaniem już nie teflonowego, ale wciąż Dona w 1992 roku na karę dożywotniego pozbawienia wolności za lichwę, haracze, wielokrotne morderstwa, manipulowanie przysięgłymi i nielegalny hazard. John Gotti na swojego następcę namaścił swojego syna, Johna Gottiego Juniora, co było fatalnym posunięciem. Młody człowiek, podobnie jak ojciec, bardziej był zainteresowany blichtrem wynikającym z pozycji, niż mądrym zarządzaniem rodziną Gambino. Ten zresztą też później trafił do więzienia, wtedy teflonowy Don na przywódcę namaścił swojego brata Petera. Można powiedzieć, że ta dynastia zniszczyła w pewien sposób rodzinę Gambino, która nigdy nie odzyskała dawnego blasku, a na pewno nie stanęła nigdy więcej w blasku fleszy. John Gotti chorował na raka i zmarł w więzieniu w roku 2002. John Gotti trochę przypominał Al Capone, tylko bez zmysłu do biznesu, przynajmniej na takim poziomie. Gotti, podobnie jak Capone, lubił elegancję, hazard, blichtr i rozgłos. Ostatecznie i Capone, i Gottiego doprowadziło to do głośnego upadku. Nie można powiedzieć, że Gotti był dobrym bossem. Miał obsesję na punkcie swojej pozycji. Musiał ciągle tym epatować. Był przekonany, że nikt nie odważy się go skazać. Żadna ława przysięgłych. Na jednym z nagrań nazywał siebie cesarzem. Niestety stał się symbolem przestępczości zorganizowanej. Niestety, bo jego pomnik jest bardzo wątpliwy. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Zachęcam do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Do zobaczenia w kolejnym materiale.